Irena Kamińska-Radomska, będąca ekspertką do spraw savoir-vivre, przedstawiła druzgocącą opinię na temat Dagmary Kaźmierskiej. Ja zawsze patrzę przez pryzmat kultury i uważam, że tego było za mało, powiedziała. Dagmara Kaźmierska występowała w wielu programach telewizyjnych, w tym w Królowych Życia, Dagmara Szuka Męża i Tańcu z Gwiazdami. Gdy odpadła z ostatniego show, w mediach rozpętała się burza dotycząca jej przeszłości. Dagmara Kaźmierska w centrum głośnego skandalu, portal goniec.pl opublikował akta byłych pracownic przybytku Kaźmierskiej. Wynika z nich, że była właścicielka domu publicznego źle traktowała kobiety i brutalnie je karała. W aktach jest mowa m.in. o pobiciach czy zleceniu gwałtu, Irena Kamińska-Radomska miażdżąco o Dagmarze Kaźmierskiej. Reporterka Jastrząb Post Karolina Motylewska na temat Dagmary porozmawiała z ekspertką DIS. Savoir-vivre, Ireną Kamińską-Radomską. Rozmówczyni naszego portalu ma nie najlepsze zdanie na temat celebrytki. Nie znam tej osoby. Z tego, co słyszałam i czytałam, to moim zdaniem takie osoby nie powinny być popularyzowane, podobnie jak to, co one wyprawiały w życiu i nadal wyprawiają. Ich wypowiedzi są poniżej wszelkiej krytyki. Ich zachowanie nie licuje z żadną kulturą. Takie jest moje zdanie. Ja zawsze patrzę przez pryzmat kultury i uważam, że tego było za mało, drobiazgowo wyłożyła swoje poglądy. Mimo wszystko wielu widzów Polsatu lubiło Dagmarę. Co na to Kamińska-Radomska? Nie moja wina, odpowiedziała specjalistka.